All right. Good morning. Happy Sabbath, everybody. Dzień dobry wszystkim i życzę wszystkim miłego sabatu. What I'll be talking about today is, don't worry. Temat, na który chciałbym z wami rozmawiać dzisiaj, to nie martw się. It's not that catchy or original, but it's all I could come up with. Nie za bardzo jest to taki wyszukany temat, ale to wszystko, co mogłem po prostu wymyśleć. So those who don't know me, and that's probably nearly everyone here, my name is Luke Gard. Dla wszystkich, którzy nie znają mnie, a prawdopodobnie większość z was nie zna mnie, nazywam się Luke Gard. And I've been invited today to speak by Jessica and Tomek Korostenski. I zostałem poproszony, aby przemawiać w waszym kościele dzisiaj przez Tomka i Jessica Korosteński. Sometimes listening to people up the front that aren't very skilled in speaking can be quite awkward. Czasami, gdy słucha się kogoś, kto jest na przodzie i nie jest za bardzo dobry w przemawianiu publicznym, powoduje, że czujemy się tak trochę niewygodnie. Because they're feeling awkward and uncomfortable. Ponieważ oni czują się tak jakoś dziwnie i trochę niewygodnie. Which is how I'm feeling today a little bit. I tak właśnie ja czuję się dzisiaj. But hopefully you can look past the awkwardness and weirdness and take something positive away. Ale mam nadzieję, że wy po prostu jakoś przymkniecie oko na te małe problemy i będziecie po prostu odbierać wszystko, co mam do przekazania. But I know what God's word says. Ale wiem, że Słowo Boże mówi. Philippians 4:13. List do Filipian, 4 rozdział i 4 tekst. I can do all this through him who gives me strength. Mogę wszystko uczynić w Nim, który mi daje siłę. What an awesome verse. What do we have to worry about when we read this and believe it? Jaki wspaniały tekst. O co mamy się martwić, gdy czytamy ten tekst i wierzymy w to, co jest napisane? I know the Holy Spirit is with me and speaking through me today. Ja wierzę, że Duch Święty jest ze mną i będzie przemawiał przeze mnie dzisiaj. I'm an example of this exact verse. Ja jestem przykładem tego właśnie wiersza, tego tekstu. Being here and speaking here today, będąc tutaj i przemawiając do was dzisiaj, is an example of his power working through me. Jest przykładem jego wielkiej mocy działającej przeze mnie. I'm nothing on my own. Sam z siebie jestem niczym. God shows up in big ways when we need him the most. Bóg pokazuje siebie w bardzo wielkiej mocy, gdy potrzebujemy go najbardziej. And God loves showing his almighty strength and love for us through the most unlikely candidates. I Bóg pokazuje często swoją moc przez ludzi, przez których może najmniej byśmy się spodziewali zobaczyć to. Hopefully what I can say can be encouraging to you. A mam nadzieję, że to, co mam do powiedzenia, będzie wielką zachętą dla was. Before I go on, I just invite you to pray. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym pomodlić się. Dear Heavenly Father, nasz Ojcze Niebieski, I just ask that you put your words in my mouth. Dziękuję, że wkładasz swoje słowa w moje usta. Fill me with the Holy Spirit and help me to encourage those that are listening today. Napełnij mnie Duchem Twoim Świętym i dopomóż zachęcać innych również, żeby nas słuchać. I just ask that you fill this place with your Holy Spirit and inspire those with your love. I proszę, abyś napełnił to miejsce Duchem Twoim Świętym i natchnął nas Twoją miłością. Lord, please calm my nerves and be with Bill as he translates. In your holy name I pray. Amen. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. So, who's looking forward to Christmas? Kto wyczekuje teraz Christmasu? I certainly am. I've taken 5 weeks off. Ja z całą pewnością tak. Wziąłem urlop 5-tygodniowy. So I've got 5 weeks to chill out basically and hang out with family, which will be good. Mam więc 5 tygodni, żeby się po prostu wyluzować i spędzić ten czas z rodziną. I'm gonna hopefully get as much surfing in as possible. I w tym czasie, Boże, uda mi się posurfować trochę też. So I'm looking forward to that when I get back to the Gold Coast. I wyczekuję właśnie tego sportu, gdy powrócę z powrotem na Gold Coast. I've just started holidays this week and flew into Melbourne yesterday. Rozpocząłem swój urlop w tym tygodniu i przyleciałem wczoraj do Melbourne.
To visit my sister and her husband Dave. Aby zobaczyć się z moją siostrą i jej mężem Dawidem. And I'm actually staying in Goba. Does anyone know where Goba is? Yes, it's 23 kilometers up from Yark. It's a long way away. Dwie godziny stąd, 2,5 godziny jedzie się do Gobur. That's where my sister and Dave live, so it's going to be good to spend some time with them. Tam mieszka moja siostra i razem z mężem swoim i ja z nimi spędzę trochę czasu. So that's my sister and my mom there. My mom's been here for about a month already helping out with Anna's new baby, Chloe, which is exciting. Anna urodziła teraz dziecko, nazywa się Chloe, to jest moja siostrzenica i moja mama już jest tutaj od pewnego czasu, przez miesiąc. Apparently she's been helping with cleaning and cooking, which has been good. It's been I a good pomaga help for them. Jej w gotowaniu, czyszczeniu i po prostu we wszystkich obowiązkach domowych. So that's Anna there with her husband Dave and their wedding in Thailand. I tutaj widzimy Annę ze swoim mężem podczas ślubu w Tajlandii. It's the only place where you can get an elephant to deliver the ring. Jest to jedyne miejsce, gdzie mogliśmy użyć słonia, aby doniósł obrączki w czasie ślubu. That's the house in Goba just in June this year, actually. It's a winter sunset, so it's pretty nice out there. I'm looking forward to staying there. Piękne miejsce w Gobor na północy Wiktorii. Miało to miejsce w czerwcu tego roku. And that's Chloe, my niece. So I'm moving up in the world. I'm an uncle now, which is exciting. I to jest Chloe, moja siostrzenica. I ja teraz mój status został podniesiony, ponieważ jestem wujkiem. So no one knows me here, I suspect, other than a few. A więc myślę, że nikt nie wie nic więcej na temat mnie poza kilkoma osobami. But yeah, I'm from the Gold Coast, where I grew up and went to school, primary school through to high school. Pochodzę z Gold Coast, gdzie się wychowałem i gdzie uczęszczałem do szkoły podstawowej. And I'm into surfing, bodyboarding, snowboarding, drifting. Lubię różne sporty, takie jak snowboarding, surfing i tak dalej. So it's pictures of me doing the things that I like to do. I to jest zdjęcie mnie robiącego to, co lubię robić. That's me with my new car that I finally built after 7 years. It took a long time. To jest samochód mój, który w końcu po 7 latach został doprowadzony do takiego stanu, jak jest. And that's me crashing on my first day using it. So that wasn't that great. Pierwszego dnia, gdy go używałem, doszło do właśnie takiego incydentu. It's me at Burley Heads with my cousin. Jestem tutaj w Burley Heads z moim kuzynem. And I'm also in the Royal Australian Air Force. And I've been there for 10 years working as an avionics technician. I pracuję również w australijskich siłach powietrznych, gdzie jestem technikiem awioniki, czyli elektroniki lotniczej. Which is basically a jet electrician. Po prostu jestem elektrykiem odpowiedzialnym za utrzymywanie instalacji elektrycznej w Hornetach. So yeah, here's some photos of my workplace. This is on operation in Townsville. Tutaj widzimy moje zdjęcie z miejsca mojej pracy w Townsville. I'm an avionics technician in one squadron, and I've been there for about 3 years now. And that's I pracuję jako właśnie technik awioniki w tym szwadronie w Townsville. This is one squadron. This is actually located in Amberley, which is just west of Brisbane. A jest to baza lotnicza, która znajduje się w Amberley, na zachód od Brisbane. And I'm somewhere in that photo. I gdzieś tam jestem na tym zdjęciu. I've just come back from an operation in the Middle East, from Abu Dhabi, where we're flying into Iraq and out. Powróciłem ostatnio z wyprawy do Abu Dhabi, gdzie mieliśmy pewną operację do przeprowadzenia. Yeah, so that was 3 months and 3 miesiące tam spędziliśmy. This is my home for 3 months. I tam przebywałem właśnie w takim domu przez 3 miesiące. Lucky it wasn't summer, it was actually winter, so it wasn't about 55 degrees, which is the standard for summer. Na szczęście było to zima, a nie lato, gdzie temperatury dochodzą do 55 stopni. So we had about, I think, 8 people sleeping in these big tents separated by a sheet.
like between cubicles where the mattresses were. Około 8 osób spało właśnie w tym namiocie i mieliśmy takie podzielone jak gdyby przedziały, przedzielone prześcieradłami. And he's just photo me working in the morning getting the jets ready for the flight into Iraq. I to and jest also zdjęcie przedstawiające moją pracę rano, gdy przygotowuję odrzutowce do lotu. And also I get a medal for being there, which is nice. As I za to, że byłem tam właśnie na tej placówce na Bliskim Wschodzie, otrzymałem medal i dyplom jakiś. This is the avionics team which I was working with for 3 months. To jest ta drużyna awioniki, czyli elektroników, techników odpowiedzialnych za utrzymanie w odpowiednim stanie samolotu, z którymi pracowałem przez 3 miesiące. We had about 6 Super Hornets there. Mieliśmy tam około grupę 6 Super Hornetów, czyli F-18. And in the distant background, you can probably see some F-22 Raptors that the Americans own as well. I tam z tyłu widzimy najnowocześniejsze F-22 Raptors amerykańskie. Here's a selfie in the jet in the morning. Tutaj mam zdjęcie w samolocie rano lecąc odrzutowcem. His jet loaded with, I think, about 6 500-pound HE explosive laser-guided bombs. Samolot ten posiadał bomby laserowe, czyli nakierowywane laserami. Pilots are doing 12-hour flights and they have to refuel every 2 hours, so they're doing about 6 refuels in the air. Co 2 godziny musieliśmy dokonywać tankowania w czasie lotu. And then they land where we're based and we have to fix them if they break, which is constantly. I musieliśmy lecieć na miejsce tam, gdzie one były, ponieważ często następowały awarie i trzeba było reperować. So I think there's about 5 bombs on this one, on the right hand side. Widzimy tutaj 5 bomb podwieszonych pod samolotem po prawej stronie. Looks like the bomb has been dropped. It's 2 sidewinder missiles on the wingtips. I są tam również pociski sidewinders na boku. And another anti-ship missile on the bottom. I jeszcze dodatkowy pocisk sterowany, rakieta sterowana przeciwko okrętom wojennym. So anyway, enough about my work. Just so you guys know where I come from. I have a Polish stepmom who is formerly known as Ala Lehman. Mam Polkę, matkę, co po polsku się nazywa macocha, bardzo brzydkie słowo, ale to jest moja przybrana mama, Polska. Nazywa się Ella Lehman. And who is now Ella Gard. I teraz obecnie ma nazwisko Ella Gard. And she's been my mom since I was 6. I jest moją mamą od wieku 6 lat. So I grew up Polish, I guess. A więc wyrosłem jako Polak, wydaje mi się. And I'm used to Polish people. I jestem przyzwyczajony do polskich ludzi. And her big Polish family adopted me as their own. I jej duża polska rodzina przyjęła mnie, zaadoptowała jako swojego własnego syna. This is what happens when you get a Polish mom. I to się dzieje, gdy masz polską mamę. It's traditional Polish dress, I think. Tradycyjne polskie stroje. Widzimy na tym zdjęciu. So, I don't know any Polish. I didn't pick anything up. Nie znam w ogóle polskiego języka. Nic nie udało mi się podłapać. The only thing I did pay attention to was mum's phone calls that were never ending. Jedyna rzecz, której słuchałem, to rozmowy mamy, które nigdy się nie kończyły, to rozmowy telefoniczne. And it was a constant tak, nie, wiesz. I zawsze mówiła tak, nie i wiesz. To były słowa, które się powtarzały bardzo często. Which is 80% of the conversation, I think. 80% rozmowy to brzmiało właśnie w ten sposób. And also one for the girls, Dami Buzi. A dla dziewcząt również poznałem to wyrażenie daj mi buzi. Works every time. I za każdym razem pracuje. I have a sister who's a midwife and a mom. Siostra moja jest akuszerką i mamą. And she's married to Dave, who's a doctor. I jest żoną Dawida, który jest doktorem. And just knowing my plans for Christmas, would come down here to Melbourne, saw an opportunity to invite me to church. I Jessica, znając moje plany przyjazdu do Melbourne, zaprosiła mnie również do kościoła.
Which was nice. It's always nice visiting new churches and meeting new people. I to jest bardzo przyjemne znaleźć się w nowym kościele i spotkać się z nowymi ludźmi. And sitting comfortably in the pews. I siedząc wygodnie w ławkach. I'm also quite guilty of critiquing the speaker if there's something I don't like. I jestem również może winien tego, że często krytykuję w swoją myślę przemawiającego, jeżeli coś nie jest w porządku. If there's a lack of relevance or life lessons in the message. Jeżeli w kazaniu brakuje tej ważności, która jest potrzebna, albo coś jest niewłaściwego. I've always been a believer in attending a church where the truth is being spoken. Zawsze wierzyłem w to, że powinienem uczęszczać do kościoła, gdzie jest głoszona prawda. I think it's important to go to a church where even if there is a lack of charisma in the message. Wierzę w to, że powinniśmy uczęszczać do kościoła, gdzie jeżeli nawet brakuje tej charyzmy, there's still a life lesson to take away from it. Ale zawsze znajdziemy jakąś lekcję życiową, którą możemy wyciągnąć z tego, co słyszymy. You should go to a church with the expectation of being inspired to want a deeper relationship with Jesus. Powinniśmy uczęszczać do kościoła, aby uzyskać takie natchnienie, które doprowadzi nas do pogłębienia naszej więzi z Chrystusem. That's why I go to church. I po to właśnie ja uczęszczam do kościoła. I come to hear God speak to my heart and mind. I gdy przychodzę tutaj, Bóg przemawia do mojego serca i do mojego umysłu. And not only that. I nie tylko to. But by going to a church consistently. Ale uczęszczając do kościoła wiernie i za każdym razem. I may be able to be used by God to speak to others by loving people. Mogę być użyty przez Boga do przemówienia do innych osób, kochając je. 1 Thessalonians 5, verse 11 says. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 11 tekst, mówi następujące słowa. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. W angielskim użyte są następujące słowa. Dlatego zachęcajcie jeden drugiego, zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. This was Paul's message to the city of Thessalonica. To było przesłanie, które miał apostoł Paweł dla miasta Tesalonice, dla kościoła w Tesalonice. Previous to writing this, Timothy was sent to encourage the believers there. I zanim to zostało napisane, Tymoteusz został wysłany tam, aby ich zachęcić. As Paul was concerned about the opposition they faced. Ponieważ Paweł martwił się o to, że w tym mieście istniała opozycja w stosunku do prawdy. Just as we all do and always will face opposition tak from Christians. My zawsze również będziemy doświadczać opozycji ze strony nawet chrześcijan. From outside the church and within. Zarówno z zewnątrz kościoła, jak i z wewnątrz. Timothy returned to Thessalonica. Tymoteusz powrócił do Tesaloniki. With news to Paul that they had indeed remained faithful. Z nowiną dla Pawła, że oni w rzeczywistości pozostali kościołem wiernym. Within this letter to Thessalonica was Paul's basic message. I w tym liście do Tesaloniczan znajdowała się podstawowe przesłanie, które chciał apostoł Paweł przekazać. Keep up the good work. Pracujcie dobrze, tak jak pracujecie. And continue to encourage each other. I w dalszym ciągu zachęcajcie jeden drugiego. Jordan Peterson, for those of you who haven't heard of him, is a clinical psychotherapist, Canadian university professor. Jordan Peterson, is basically a psychiatrist. Jest psychologiem, jest profesorem kanadyjskiego uniwersytetu. For the last few years, he's been giving talks and lectures all around the world. Przez ostatnie parę lat wygłaszał przemówienia i prezentacje na całym świecie. About life and its problems. Na temat życia i problemów związanych z życiem. I would absolutely recommend looking him up. I zachęcałbym wszystkich was, żebyście obejrzeli te właśnie prezentacje. He's the author of an international bestseller, 12 Rules for Life. Jest autorem międzynarodowego bestselleru pod nazwą 12 zasad życia.
in which he mentions Jesus as being someone everybody should aspire to be like. W których to przemówieniach, czy w tych zasadach, wymienia Jezusa jako osoba, jaką wszyscy powinni próbować być. The ultimate ideal for humankind. Jest to najwyższy ideał dla ludzkości. Consistently he's been approached by people on the street and flooded after his scheduled talks. I zawsze, za każdym razem jest spotykany na ulicach przez ludzi, którzy zadają mu bardzo wiele pytań. He refers to the Bible to make many of his points. I on zwraca się bardzo często do Biblii, mówiąc o tych właśnie punktach. In what is basically a self-help talk. I mówi o tym, że to, co powinno być pomocą dla nas, to jest tak zwana samopomoc, czyli wmawianie sobie dobrych rzeczy. So he refers to the Bible as an atheist. A więc on, będąc ateistą, zwraca się, czy wspomina Biblię. To the ultimate self-help book we have. Która jest najlepszym przykładem księgi takiej, która pomaga nam w pomożeniu sobie samym. Which is the Bible. I to jest właśnie Biblia. He's been converting many people. On po prostu saving. Nawracał wielu ludzi w ten sposób. He's been opening the closed mind of the secular mindset. On otwierał umysły wielu ludzi, których umysły przedtem były zupełnie zamknięte. He mentions that he's baffled and impressed by the Bible. On mówi, że jest zadziwiony i przez Biblię i że Biblia wywiera na niego niebywałe wrażenie. My atheist friend who once loved Charles Dawkins and his book The God Delusion. Mój ateista kolega, który kiedyś był zafascynowany książką Dawkinsa God Illusion. He recently came to me and said. Niedawno przyszedł do mnie i powiedział: "Hey, you know the Bible is actually true." Wiesz co? Biblia jest naprawdę prawdą. And I replied with, "Yes, man, I've been telling you this for years." Ja powiedziałam: "Tak, ja próbowałem ci to powiedzieć już od lat." One day at work, he said to me. I jednego dnia w pracy powiedział do mnie: "Dude, I should read the Bible." Man, I should read the Bible. O, a powinienem czytać, o, facet, powinienem czytać naprawdę Biblię. So as quick as possible, I drove to Kurong, which is a Bible Christian bookstore. A więc tak szybko jak mogłem, pojechałem do Kurong, to znaczy do księgarni chrześcijańskiej. To get him a quality NIV, easy to read Bible. Aby zdobyć dla niego dobrej jakości Biblię w wersji NIV. Last month was the first time he came to church. I ostatniego miesiąca ono po raz pierwszy przyszedł do kościoła. So amen. God doesn't limit himself to working just through Good Adventists. A więc Bóg nie ogranicza siebie do pracy wśród ludzi tylko przez dobrych adwentystów. In a recent interview, Jordan Peterson was talking about the impact he's been having. Niedawno w swoim interview, które Jordan Peterson miał, mówił o... Sorry, I missed the last part of it. It goes for about a minute and a half. Mówił o tym... Hopefully it works. Okay. Jaki wpływ Biblia ma na niego? Oh man, now it doesn't work. It was working before. Sorry, one sec. No way, it's not working at all. I'm not sure what's going on. Okay, I might just have to move on here. All right, it's not working. Damn. Nie, sorry. Nie pracuje nam. Basically, Jordan Peterson doesn't believe in God. A więc, prosto mówiąc, Jordan Peterson nie wierzy w Boga. He maintains an atheistic worldview.
On utrzymuje ateistyczny pogląd na świat. But I believe Jordan Peterson is being used by God. Ale wierzę, że on, Jordan Peterson, jest używany przez Boga. He's frequently dodged the question of God's existence. I często używał, czy raczej unikał pytań, gdy stawianych mu na temat istnienia Boga. Probably due to the fact that you lose credibility. Prawdopodobnie dlatego, że traci się jak gdyby uznanie in the scientific community. W naukowym świecie. More people are likely to listen to an atheist talk about the Bible than a minister. Więcej ludzi słucha ateisty mówiącego o Biblii niż kaznodziei mówiącego o Biblii. So basically the point in the video was about encouragement. A więc jak gdyby podsumowując to, co było, miało być w tym wideo, to jest zachęcenie. And how important encouragement is. I jak ważne zachęcenie jest. And how little encouragement we actually get. I jak mało zachęcenia otrzymujemy. And how little encouragement we actually need. I jak niewiele zachęcenia potrzebujemy. So the point was encourage one another. A więc głównym punktem tego wideo było zachęcajcie jedni drugich. The effects of encouragement are powerful. Sorry, say it again. The effect of encouragement is powerful. Efekty zachęcenia są niezwykle silne. With support and belief in ourselves. Mając właśnie pomoc ze strony innych i uwierzenie w swoje własne siły. By ourselves and by others, we can achieve so much. Przy pomocy innych również możemy osiągnąć bardzo wiele. We would take risks and do things we wouldn't normally do. Będziemy w stanie po prostu podjąć rzeczy ryzykowne. Have you been encouraging lately? Czy ostatnio byłeś ty zachęcony? Does what you say encourage people and help them grow in a relationship with God? Czy to, co ty mówisz, zachęca innych ludzi i pomaga im we wzroście w łączności z Bogiem? Is what you say loving and empathetic? Czy to, co mówisz, jest zachęcające i empatyczne? Or is it judgmental? Albo czy może jest osądzające? Does it hinder one's relationship with God or grow it? Czy utrudnia ono nawiązanie więzi komuś z Bogiem, czy raczej pomaga? In my time as an Adventist and knowing many ex-Adventists, w moim życiu, znając wiele adwentystów i byłych adwentystów, the number one reason I think why people leave the church is people. Uważam, że głównym powodem, dla którego ludzie opuszczają kościół, to ludzie. It only starts out as church to begin with. Sorry, say it again, please. It only starts out as church to begin with. Na początku zaczyna się po prostu jako kościół. Eventually you drift away from a relationship with God. Następnie zaczynasz odpływać jak gdyby od tej więzi z Bogiem. Without that encouraging community to keep you accountable. Jeżeli nie masz przy sobie zachęcającej społeczności, która będzie czuwać nad tobą. Sometimes you are the only Bible that someone will read. Czasami ty jesteś jedyną Biblią, którą ludzie będą czytać. Being loving to one another, especially our brothers and sisters in Christ, is our greatest responsibility. Naszą największą odpowiedzialnością jest bycie ludźmi kochającymi w stosunku do naszych braci i sióstr. 1 Peter 4 verse 8 says. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i 8 tekst mówi następująco. And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Are you being discouraging? Czy jesteś osobą, która jest zniechęcającą? As powerful as encouragement may be, discouragement is also. Zachęcanie jest niezwykle ważne i mocne, ale tak samo mocne jest zniechęcanie. There is a story that one day the devil was auctioning off his tools. Istnieje taka historia, która mówi o tym, że diabeł któregoś dnia przygotował licytację wszystkich swoich narzędzi. He had a high price on them all. I
wszystkie one miały wystawioną dosyć wysoką cenę. There was pride, laziness, arrogance. Była tam duma, lenistwo, arogancja. Hate, envy, jealousy. Nienawiść, zawiść, zazdrość. But there was one tool with a sign under it saying not for sale. Ale było tam jedno narzędzie, pod którym diabeł napisał: nie jest ono na sprzedaż. Someone asked, what is that tool and why isn't it for sale? I ktoś zapytał go, co to jest za narzędzie i dlaczego nie jest na sprzedaż? Well, Satan said, that's my chief tool. I szatan odpowiedział, to jest moje najważniejsze narzędzie. Discouragement. Zniechęcenie. I can use this one so much more easily than the others. Mogę używać tego narzędzia o wiele bardziej łatwiej niż jakiegokolwiek innego. With it, I can pry open a heart, and once in there, i z tym narzędziem mogę otworzyć serce i jak już jestem tam w środku, I can manipulate it and do almost anything I want. Mogę manipulować nim tak, że wszystko mogę zrobić, co chcę. Joshua 1 verse 9 says. I w księdze Jozuego, pierwszym rozdziale i dziewiątym tekście czytamy: Have I not commanded you? Czy nie przykazałem ci? Be strong and courageous. Bądź mocny i mężny. Do not be afraid. Nie bój się. Do not be discouraged. I nie lękaj się albo nie zniechęcaj się. For the Lord your God will be with you wherever you go. Bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Do not be discouraged. A więc nie bądźmy zniechęceni. We all have a responsibility to encourage one another. Mamy wszyscy odpowiedzialność zachęcania jeden drugiego. Hebrews 10, verse 24. I w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 tekst. There's going to be a lot more Bible verses. Będzie dużo więcej tekstów dzisiaj. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków. So, when the invite from Jess was actually to speak, a więc gdy zaproszenie od Jessiki, żeby przemawiać tutaj, doszło do mnie, I was definitely apprehensive. To byłem bardzo, no, bałem się tego. Jess said to pray about it, but I knew immediately that this was something I needed to do. Jessica powiedziała, żeby modlić się, żebym się modlił o tą sprawę, ale ja wiedziałem, że powinienem to uczynić. I would almost feel irresponsible as a Christian to not share my experiences. Uważam, że było to by nieodpowiedzialne jako będąc chrześcijaninem nie podzielić się moimi doświadczeniami z innymi. 1 Peter 3:15 says. I pierwszy list Piotra, 3 rozdział 15 mówi następująco. But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks, but to give who asks you to give the reason for the hope that you have, but do this with gentleness and respect. Just give me a moment. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 tekst mówi: Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. So where I am today, a więc gdzie jestem dzisiaj, and who I am is a result of my collective experiences through life. I kim jestem dzisiaj, to jest zbiór kolektywny wszystkich moich doświadczeń z całego życia. Some take the safe route and avoid taking risks. Niektóre osoby, niektórzy ludzie biorą tą bezpieczną drogę i unikają jakiegokolwiek ryzyka. Others like myself need to learn the hard way. Inni, tak jak ja, muszą się nauczyć w tak zwany trudny sposób. I decided to change my life 10 years ago. Ja zdecydowałem zmienić swoje życie 10 lat temu. But only really got around to it 5 years ago. Ale tak naprawdę wziąłem się za to 5 lat temu. And I decided to change because I knew how dark life was without God in it. Ja zdecydowałem się zmienić, ponieważ wiedziałem i zauważyłem, jak jest ciemne życie bez Boga. The devil has millions tricked with science, religions, and entertainment.
Szatan ma tysiące różnych trików przy pomocy nauki, rozrywek i something else. I lost the third. Entertainment. I rozrywki. The world has the devil has made sin an attractive thing. I diabeł uczynił grzech czymś bardzo atrakcyjnym. No wonder churches are dying. Nic dziwnego, że kościoły umierają. People are leaving and no one is coming. Ludzie odchodzą, a nikt nie przychodzi z powrotem. The statistics for growth are actually shocking. Statystyki wzrostu są szokujące. Young people in church are rare. Ludzie młodzi w kościele są rzadkością. When life hits and you move away from home. When life starts. Gdy życie zaczyna się i wychodzą z domu. Away from the positive encouragement from family and church friends. Z dala od pozytywnego zachęcenia ze strony rodziców i rodziny kościelnej. You have a job and non-Christian work friends. Gdy masz pracę i przyjaciół, którzy nie są chrześcijanami. Staying committed to church and God is hard. Pozostawanie w łączności z Kościołem jest bardzo trudne. Too hard, in fact. Too hard. Właściwie jest zbyt trudne. Some choose to sit on the fence. Niektórzy wybierają siedzenie na płocie. And live two lives. I prowadzą podwójne życie. Which is worse, God says, and choosing the other side altogether. Co jest, jak Bóg mówi, czymś gorszym niż wybranie jednej ze stron. The world is so busy. Świat jest dzisiaj tak w takim wielkim pośpiechu, tak zajęty, we don't have time for anything. Że nie mamy czasu na nic. Few people think about meaning in life anymore. We don't think about meaning. Dzisiaj po prostu nie myślimy o znaczeniu życia. We don't have time. Nie mamy czasu na to. Matthew 6:25-36. W Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale 25 czytamy. This is basically the theme verse for today. Jest to właściwie przewodni tekst naszego rozważania dzisiaj. I'm just going to go ahead and read this. Okay. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Przeczytamy teraz po polsku. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o małowierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym będziemy się przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego,
a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. I think there's a lot more words in Polish for the English words. Yes, there is. When I think about why I committed my life to God, gdy myślę o tym, dlaczego swoje życie poświęciłem Bogu, there would be many contributing reasons. To zauważam wiele różnych powodów, dla których to się stało. But this would be the reason why I stay. Ale to jest, co powiem, jest głównym powodem, dlaczego zostałem w kościele. Without God, you need to worry about everything. Bez Boga musimy martwić się o wszystko. The point of a burden-free life is all conditional, of course. Burden-free life? Głównym punktem jest to, że życie bez ciężaru takiego obciążającego nas. There is some fine print. Ale znajdujemy tam drobny tekst. It's not an excuse to be irresponsible. Nie jest to powodem, żeby być nieodpowiedzialną osobą. God wants us to do our part. Bóg chce, żebyśmy my ze swojej strony też wykonali swoją część. We need to trust him. My potrzebujemy okazać mu zaufanie, szukać go. Obey him. Być mu posłuszni. Love him. Kochać go. And we need to put our old life, our old sinful self aside. I nasze własne grzeszne życie powinniśmy odłożyć na bok. I've always believed in God. Zawsze wierzyłem w Boga. All through my rebellious phase to now. Przez całą fazę mojego życia rebelianckiego. I knew he was there and that he loved me. Wiedziałem, że on jest tam i że on mnie kocha. But at one stage I didn't have room for him. Ale w pewnym okresie mojego życia nie miałem dla niego miejsca. I tried to fit him in my life, but it was too uncomfortable. Próbowałem go dopasować do swojego życia, ale było to zbyt niewygodne. Getting drunk and whatever else on a Saturday night. I upijanie się i cała zabawa, która miała miejsce w sobotę wieczorem. After church that morning. Po kościele rano w sobotę. Made me feel guilty. Powodowało to, że czułem, miałem nieczyste sumienie. Which is a good thing. Co jest dobrą rzeczą. The Holy Spirit was speaking to me. Duch Święty przemawiał do mnie. But I hated feeling that way. Ale po prostu nie cierpiałem czuć się w taki sposób. So I fixed that problem and put God aside. A więc ja załatwiłem ten problem w ten sposób, że odstawiłem Boga zupełnie na bok. When we don't feel guilt for doing what we know isn't right. Gdzie po prostu nie czujemy żadnej odpowiedzialności, że robimy coś źle. We don't have the Holy Spirit in our lives. Nie mamy Ducha Świętego w naszym życiu. So I embrace the darkness. A więc ja po prostu przyjąłem teraz do swojego życia ciemność. Your life, meaning your character. Twoje życie, czyli twój charakter. Your actions, what you do. I to, co robisz, twoje postępowanie. Should reflect what you believe. Powinno odzwierciedlać to, w co wierzysz. As far as I'm concerned, that's just common sense. Jeśli o mnie chodzi, to dla mnie to jest po prostu normalne. James 3, verse 9 to 12 says. I list Jakuba, 3 rozdział, 9 do 12, mówi następujące słowa. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Jest mowa o języku. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może zrodzić oliwki albo winna latorość figi? Tak też słonecz zdrój nie może wydać słodkiej wody. I've got another verse. There's so much in the Bible I wanted to include, but I couldn't put the whole Bible in here.
Matthew 7:16-20. Przeczytamy jeszcze jeden tekst z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 16-20. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. It's uncomfortable to be a hypocrite and know it. Bardzo niewygodne jest być hipokrytą i wiedzieć o tym. Essentially, we all are, I guess. Do pewnego stopnia, myślę, wszyscy takimi jesteśmy. No one's perfect. Nikt nie jest doskonały. But we do our best to reflect the life and character of Jesus. Ale robimy, co możemy najlepiej, żeby odzwierciedlać życie Jezusa. In our own life. I charakter Jezusa w naszym własnym życiu. I'm so lucky and blessed to be brought up in an Adventist home. Jestem błogosławiony przez to, że wyrosłem w domu adwentowym. Deuteronomy 6, verse 6-7 says. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział od 6 do 7 mówi. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w domu swoim, idąc drogą, kładąc się i wstając. There's more. Proverbs 22, verse 6. Przypowieści 22, 6. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. This isn't always necessarily true for everyone. Nie zawsze w życiu każdego jest to prawdą. But it's true for me. Ale w moim przypadku to jest prawda. It's what I am the most thankful for in life. I za to jestem najbardziej wdzięczny w moim życiu Bogu. I had a choice. Miałem wybór. And it's so sad that others don't get that as easily as I did. A przykre jest to, że niektórzy nie mają tak łatwego wyboru, możliwości wyboru, jak ja miałem. When I left God behind at about 16 years old, gdy zostawiłem Boga za sobą, mając około 16 lat, I really didn't know what a relationship with God was. To naprawdę nie wiedziałem, co to znaczy więź z Bogiem. My view about God then was mostly about the rules. Moja wyobraźnia mówiła mi, że Bóg to przepisy. I was baptized at 14. Byłem ochrzczony w wieku 14 lat. And that's at Southport Church on the Gold Coast. I to zdjęcie pochodzi z kościoła Southport w Queensland, na Złotym Wybrzeżu. And that's my whole family very happy with my decision. I tu jest cała moja rodzina, bardzo zadowolona, szczęśliwa z mojej decyzji. I got baptized because I knew we needed to. Ochrzciłem się, ponieważ wiedziałem, że potrzebuję się ochrzcić. Everyone else was doing it. Wszyscy to robili. I was a good kid. Byłem dobrym chłopakiem. I obeyed, I didn't really question anything. Byłem posłuszny, niczego nie kwestionowałem. I would listen to Christian music on the Sabbath. W sobotę słuchałem muzyki chrześcijańskiej. I would only go waist deep in the pool after church. A do basenu wchodziłem tylko do połowy, tylko do pasa w sobotę. I came from a good Adventist family. Sorry, I came from a good Adventist family. Pochodziłem z dobrej rodziny adwentystycznej. And moved from the Adventist primary school to a non-Christian high school. A przeniosłem się z adwentystycznej szkoły podstawowej do nie
adwentystycznej szkoły średniej. I quickly started hanging around the wrong crowd. I szybko wkręciłem się w niewłaściwą grupę. This is our uniform, it's a bit ridiculous. I tak wyglądał nasz mundurek szkolny, trochę śmieszny. And as you could see, I think I'm pretty cool there. I jak widzicie, jestem tutaj bardzo poważny, odważny. So I started hanging around the wrong crowd. I zacząłem po prostu kolegować się z niewłaściwą grupą ludzi. I didn't really have any Christian friends. Naprawdę tak, nie miałem żadnych kolegów chrześcijan. My grades were dropping. I moje wyniki szkolne zaczęły bardzo spadać, obniżać się. And so was my attitude. I również moja postawa. And I was threatened with what I thought was a bluff. I usłyszałem groźbę, którą przyjąłem jako blef. If you don't shape up, we're sending you to boarding school. Jak się nie poprawisz, to wyślemy cię do szkoły internatowej. In another country. Jeszcze do dodatku w innym kraju. New Zealand. Nowej Zelandii. I was like, yeah, whatever. Sorry? I was like, whatever. I don't believe you. Powiedziałem, tak, akurat. And I quickly found myself on a plane. I bardzo szybko znalazłem się w samolocie. To New Zealand. Na Nową Zelandię. And I spent year 10 at Longburn Adventist College. I spędziłem klasę 10 w Longburn Adwentowej Szkole. Longburn. I came back to Australia after 1 year. Powróciłem do Australii po roku. And I was pretty intensely bullied there. I tam przebywając, byłem po prostu znęcano się nad mną. As a result of being bullied, I wanted acceptance more than ever. I w rezultacie tego po prostu psychicznego znęcania się nade mną, potrzebowałem bardzo dużo zachęcenia. I had a new kind of independence at 16. I w wieku 16 lat miałem nowego rodzaju niezależność. After living on my own for a year, żyjąc przez rok sam zupełnie. That reflected in my attitude, I guess. I to pokazywało się w mojej postawie. Mom thought I was taking drugs. Mama myślała wtedy, że ja brałem narkotyki. Which was certainly not the case. Co nie było prawdą. Not then. A przynajmniej nie wtedy. I was still a rule committed keeping Christian. W dalszym ciągu byłem chrześcijaninem, który był, który chętnie zachowywał wszystkie zasady. And my parents took the tough love approach. I moi rodzice przyjęli taką zasadę twardej miłości. And I started making bad decisions. A ja zacząłem podejmować niewłaściwe decyzje. Partly to rebel and partly to fit in. Częściowo po to, żeby zbuntować się, a częściowo, żeby jakoś dopasować się do środowiska swojego. I was sick of the rules. Już nie cierpiałem przepisów żadnych. I decided I wanted to live like everyone else. Chciałem żyć, zdecydowałem, że chcę żyć tak jak wszyscy inni. Which was parties, girls, alcohol, drugs. Co oznaczało, parties, alkohol, dziewczyny, narkotyki i wszystko inne. As not the most confident teenager, as most aren't at that age. Nie będąc bardzo takim pewnym siebie nastolatkiem, jak większość nastolatków w tym okresie jest. I was quite shy. Byłem bardzo taki skromny raczej i wstydliwy. But through the use of alcohol, ale przy pomocy alkoholu, I became charismatic, confident and hilarious. Stałem się charyzmatyczny, byłem pewny siebie i wesoły. Well, so I thought. A przynajmniej tak mi się wydawało. So alcohol was a great discovery. A więc alkohol był dla mnie wspaniałym odkryciem. How could this be so bad? Jak coś takiego może być niedobre? My parents were in damage control, so they pulled me out of high school and I went to Brisbane Adventist College for year 12. I moi rodzice teraz znaleźli się w sytuacji, gdzie musieli kontrolować rozmiar szkód, a więc wyrwali mnie z tej szkoły i przenieśli mnie do adwentystycznej szkoły in Brisbane, was it? BAC? Brisbane Adventist College. Things weren't working out with my family. A więc sprawy nie układały się dobrze z rodziną. So I ended up living with my friend for 6 months of year 12. A więc przez 6 miesięcy w ostatnim roku szkoły mieszkałem ze swoim kolegą. And left home. Left home. Left.
departed. No, ja po prostu odszedłem, no, z rodziny. So Brisbane Adventist College wasn't really a party school. I adwentystyczna szkoła w Brisbane nie była tak naprawdę miejscem na zabawy i partie. And I changed that pretty quickly. I ja szybko postarałem się, żeby ta sytuacja się zmieniła. Soon I had a crew of cool kids to hang out with. I w niedługim czasie miałem taką drużynę fajnych chłopaków. And I started a party culture that didn't really exist before. I rozpocząłem taką, stworzyłem kulturę wieczorków, partii i tak dalej, która przedtem nie istniała w tej szkole. I had a fake ID. Miałem fałszywe świadectwo tożsamości. And I felt like the man. I czułem się jak prawdziwy mężczyzna. Walking into the Bottle-O with everyone's order and walking out a champion. Gdy mogłem wejść do sklepu monopolowego i wyjść, to znaczy mając zamówienia ze strony wszystkich innych i wyjść jako champion stamtąd. My mom found that and somehow found that and it quickly disappeared. Mama jakoś jednak wywąchała to i szybko to zniknęło. Where there's a will, there's a way. Ale tam, gdzie jest wola, tam zawsze znajdzie się sposób. This is my graduation in year 12. And I'm not the happiest family there. And I still thought I was pretty cool. To jest zakończenie mojej nauki w szkole średniej. I jak widać, rodzina nie wygląda zbyt wesoło, ale wszystko było dobrze ze mną. I felt alone, unloved and betrayed by my family. Czułem się niekochany, opuszczony przez swoją rodzinę. For many reasons. Z wielu powodów. And this became more motivation to rebel. I to stało się dla mnie motywacją do buntu. Nothing was off limits. I nic nie było żadnej granicy. Smoking, drinking and drugs helped to deal with life. Palenie, narkotyki, picie pomagało w poradzeniu sobie z problemami życiowymi. Friends became my family. I moi przyjaciele stali się moją rodziną. My picture of God became skewed. Mój obraz Boga został po prostu zachwiany. Because of the way I felt I was treated by my family. Z powodu tego, w jaki sposób wydawało mi się, jestem traktowany przez rodzinę. My parents did what they believed was right. They were from the old school. Moi rodzice robili to, co było ich zdaniem właściwego. Pochodzili ze starej, tradycyjnej szkoły. I didn't want anything to do with this God of rules. I ja z tym Bogiem przepisów i zasad nie chciałem mieć nic wspólnego. So like a rocket, I was gone. A więc jak rakieta wyniosłem się z domu. Bring it on. I teraz wszystko rozpoczyna się. I wanted to get as high and as drunk as possible, so I did. Chciałem się upijać tak, jak tylko było to możliwe. Priority one was getting wasted with my friends. Celem numer jeden było po prostu wykończyć się razem z moimi przyjaciółmi. Zapić się. I was the first one in year 12 to move out of home. Byłem pierwszym w naszej 12 klasie, który wyniósł się z domu. I was renting at that stage and it was party central. Moim głównym celem to było po prostu bawienie się. God didn't answer my mind. I was too distracted. Bóg nawet nie miał dostępu do mojego umysłu. Byłem zbyt zajęty. I was having too much fun. Miałem za dużo zabawy. I was a slave to smoking. Byłem niewolnikiem palenia. It was a pack a day. Paliłem paczkę dziennie. Weed, or more commonly known as marijuana. Marihuana, którą po angielsku nazywamy weed as well. Showed up and I introduced that to a lot of my Adventist friends. Zaczęła być wtedy popularna i ja ją po prostu zacząłem rozprowadzać wśród swoich kolegów. Who quickly became ex-Adventists. Who? They left the church. I oni również w niedługim czasie zostawili kościół. I still had a lot of connection with my Gold Coast friends. W dalszym ciągu miałem wiele więzi z moimi znajomości, z moimi byłymi kolegami z Gold Coast. From my school on the Gold Coast. Z tej szkoły, do której chodziłem na Gold Coast. So there's always a party to go to, or the party would come to me.
A więc zawsze była możliwość do zorganizowania party, zabawy, albo oni po prostu przychodzili nawet do mnie. So I was a slave to smoking cigarettes and I was a slave to marijuana. A więc byłem niewolnikiem palenia papierosów i marihuany. I couldn't sleep without smoking weed and that was the case for 2 years. Nie mogłem nawet usnąć bez marihuany i to trwało około 2 lata. I began taking ecstasy on the weekends. I w czasie weekendów zacząłem brać ecstasy. And a year later, a year and a half in, I was fired from my electrical apprenticeship. A w niedługim czasie zostałem wyrzucony z mojego czeladnictwa jako elektryk. Lucky I had drugs to deal with this, so I hit them harder than ever. Sorry, I missed that. Lucky I had drugs to deal with this. A na szczęście miałem narkotyki, które pomogły mi w radzeniu sobie z tymi problemami. So they helped with the stress. Pomagały mi w pokonywaniu stresu. But they were the reason things were going wrong. Ale one były powodem tego, że rzeczy zaczęły się pogarszać. I was angry at family. Byłem zagniewany na swoją rodzinę. I hadn't seen them for a year at this stage. W tym czasie już nie widziałem się z nimi od roku. I was angry at God. Byłem byłem zagniewany na Boga. I blamed him for a lot. I oskarżałem go o wszystko. So I invited the devil into my life. A więc zaprosiłem diabła do swojego życia. I specifically asked the devil what he could do for me. I specyficznie po prostu zapytałem diabła, co może dla mnie uczynić. Because where I was at is what happens when you're brought up a Christian. A więc znalazłem się w takim miejscu, gdzie wyrosłem jako chrześcijanin. So the devil showed up. A więc diabeł się pokazał. And I witnessed the sights of the supernatural world. I doświadczyłem po prostu świata nadnaturalnego. Behind the veil to a degree. Jak gdyby zawoalowanego do pewnego stopnia. Sometimes I was tormented, sometimes I was taught. Czasami byłem męczony, czasami byłem uczony. Spirits would speak to me both high and sober. Duchy przemawiały do mnie zarówno gdy byłem w stanie pijanym albo na haju. I would hear the most intelligent things I've ever heard. I słyszałem często najbardziej inteligentne rzeczy, jakie kiedykolwiek usłyszałem w swoim życiu. They would tell me how eternal life isn't only available through God. Mówiły mi te duchy, że życie wieczne jest dostępne nie tylko przez Boga. They attempted to convince me that God wasn't worth following. I próbowały te duchy przekonać mnie, że Bóg nie zasługuje na to, żeby go naśladować. But I didn't buy it. Ale ja jakoś nie zgodziłem się na to. I knew what I was hearing was true. You knew that what you were hearing. Sorry. I knew what I was hearing wasn't true. Wiedziałem, że Sorry. To, co słyszałem, nie było prawdą. Because of where it was coming from. Ponieważ wiedziałem, skąd pochodzi. It made me believe in God a whole lot more in some ways. I do pewnego stopnia to spowodowało, że bardziej zacząłem wierzyć w Boga. I started reading Great Controversy. Zacząłem czytać książkę Wielki Bój. And I was particularly interested in the chapter called Snares of Satan. I szczególnie zainteresowałem się rozdziałem, który mówi o zasadzkach szatana. It was very relevant. Bardzo pasowało to do mnie. And the spiritual world became so real and frightening. I ten duchowy świat, świat duchów, stał się tak realny i jednocześnie tak przerażający. I called my parents to take me to church. Że zadzwoniłem do rodziców, żeby wzięli mnie do kościoła. Only having traveled down the street. I po przejechaniu pewnej trasy na ulicy. Instead of the encouragement and love I so desperately wanted and needed. Zamiast zachęcenia i miłości, których tak bardzo potrzebowałem. I was told off for my choice of clothing. To nagadano mi za to, że byłem niewłaściwie ubrany. And that was it. I to mi wystarczyło. It all came flooding back in an instant. Wszystko nagle wróciło do mnie z powrotem. I remembered how I wasn't good enough for them. Pamiętałem, że byłem niewystarczająco dobry w ich oczach. And how much more I wouldn't be good enough for God.
i jak o wiele bardziej nie byłbym dobry, godny Boga. So I asked him to stop the car. A więc poprosiłem, żeby zatrzymali samochód. And I walked back home in frustration and anger. I wróciłem na pieszo do domu sfrustrowany i zagniewany. Back to the drugs and the cigarettes that got me through. Z powrotem do narkotyków i papierosów, które pomagały mi przejść przez to wszystko. How I wish I didn't need that. Jak sobie bardzo życzyłem, żebym nie potrzebował właśnie tych rzeczy. I needed Jesus. Potrzebowałem Jezusa. The next attempt in finding God, I made it to church. The next attempt, did you say? The next time, I tried to find God, I made it to church. I następnym razem, gdy próbowałem znaleźć Boga, dotarłem do kościoła. But the devil met me there. Ale diabeł spotkał mnie tam. He knew what it would take. Wiedział, czego potrzeba. And it wouldn't take much to plant a seed of discouragement. I niewiele było potrzeba, żeby zasiać ziarno zniechęcenia w moim sercu. And there at church, i tam w kościele, an older member approached me. Starszy człowiek podszedł do mnie. And instead of talking to me about how God loves us and accepts us, i zamiast mówić mi o tym, jak Bóg kocha nas i akceptuje nas, I was told that what I was wearing for church wasn't appropriate. Powiedział mi, że to, co w co byłem ubrany, jest niewłaściwe do kościoła. And that was the last time I went to church for years. I to był ostatni raz, gdy zawitałem do kościoła przez następne wiele lat już. I eventually found myself out of my apprenticeship. I co nastąpiło potem, to zostałem zwolniony z mojego czeladnictwa. I was working at a service station. Pracowałem na stacji benzynowej. And I sold my car for drug money. I sprzedałem mój samochód po to, żeby mieć pieniądze na narkotyki. So I was at rock bottom. A więc byłem na samym dnie. One day from behind the counter at the service station. I pewnego dnia, siedząc właśnie za kontuarem w tej stacji benzynowej, I saw a black R32 GDST Nissan Skyline. Zobaczyłem, jak Nissan Skyline, ładny, czarny, podjechał na stację benzynową. It's a fast Japanese car. Jest to szybki japoński samochód. A car I could only dream about having. To jest samochód, o którym sobie mogłem tylko marzyć. It's similar to the one I have now, but mine's better. Podobny jest do tego, który mam teraz, ale dużo lepszy. So out of uniform, the driver walked in. I bez uniformu podszedł do lady czy do kontuaru pewien człowiek, ten kierowca. And he paid with his defense credit card. I zapłacił kartą kredytową należącą do wojska, do armii. Light bulbs went off in my brain. I zaczęło mi wtedy coś świtać w umyśle. Something started working. Coś zaczęło pracować. I knew what I had to do. Wiedziałem, co mam robić. I applied to the Air Force. I zgłosiłem się do lotnictwa. I had to quit smoking weed. Musiałem przestać używać marihuany. I had to maintain a stable job. Musiałem utrzymać stałą pracę. There were the requirements for the consideration process. I to były po prostu wymagania, żebym w ogóle został wzięty pod uwagę. And after 2 years of attempting this, i po 2 latach prób, I was finally accepted. W końcu zostałem zaakceptowany. And began training as an avionics technician. I zacząłem pracować, szkolić się, uczyć się jako technik awioniki. Although I was focused on being a Christian, i chociaż cały czas byłem myślami przy tym, żeby być dobrym chrześcijaninem, the world still won. Świat w dalszym ciągu wygrywał. I was a statistic in the drinking culture of defense. I w tej statystyce kultury pijaństwa w siłach zbrojnych byłem jedną tylko liczbą. I met an Adventist on my recruit training course. I w czasie tego kursu przyjmowania nowych po prostu uczniów spotkałem jednego Adwentystę. Or ex-Adventist. Który może raczej był byłym Adwentystą. And through him I was able to get a DVD set by David Astrick called Discoveries of Prophecy. I przez niego dostałem komplet płyt DVD Davida Asherika, który mówił, what was the title? Discovery of Prophecy. Odkrycie proroctwa. And this added a whole lot more to my understanding of the Bible. I te właśnie
płyty dodały do bardzo wiele do mojego zrozumienia Boga. But the world was still attractive to me. Ale świat był w dalszym ciągu bardzo atrakcyjny dla mnie. A few years into my defense career, I was posted to RAF base Williamtown in Newcastle. I po kilku latach mojej kariery w lotnictwie zostałem przeniesiony do bazy RAF w Williamtown koło Newcastle. I was able to go to church in Currumbong. I dojeżdżałem do kościoła w Currumbong. But I still felt the same uncomfortable feeling of hypocrisy. Ale w dalszym ciągu czuwałem to jakieś uczucie hipokryzji, obłudy w kościele. I would go to church on Saturday and then end up in Newcastle clubbing and getting drunk. Do kościoła chodziłem rano, a wieczorem upijałem się w Newcastle. It was a long process to become a Christian. Żeby stać się chrześcijaninem, był to bardzo długi proces. But God uses many things to help us decide to change our life for Him. Ale Bóg używa wiele różnych sposobów, żeby zmienić nas, abyśmy stanęli po Jego stronie. He doesn't want us to live in two worlds. On nie chce, żebyśmy żyli w dwóch światach. He doesn't like competition. Bóg nie lubi konkurencji. God wants us to want Him and Him alone. Bóg chce, żebyśmy chcieli tylko Jego i jedynie Jego. He can bring us to rock bottom. On może nas sprowadzić na samo dno. Where we have to humble ourselves. Gdzie musimy upokorzyć się. He can bring us to crossroads where we have to choose Him or the world. Może nas doprowadzić do skrzyżowania, na którym musimy wybrać Jego albo świat. He can lure us with His love or even someone else's. Może nas przyciągnąć, zachęcić do służenia Jemu swoją miłością albo nawet miłością kogoś innego. So new to Christianity, everything was exciting about it. A więc teraz, będąc jak gdyby nowym chrześcijaninem, wszystko dla mnie było ekscytujące. I was discovering more and more about the Bible every day. I każdego dnia odkrywałem coś nowego w Biblii. And I came across this verse. I doszedłem do pewnego tekstu. Psalm 37, verse 4. Psalm 37, tekst 4. Delight in the Lord your God, and He will give you the desires of your heart. Może przeczytam raczej 37:4. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie twoje serce. And I thought, oh man, this verse is awesome. I pomyślałem sobie, wow, ten tekst jest wspaniały. I didn't know about this one. Nie wiedziałem nic o nim. A lot of single people know this verse very well. Wiele samotnych czy osób, powiedzmy, zna ten tekst. A girl caught my eye at church. W kościele pewna dziewczyna jakoś zwróciła moją uwagę na siebie. And I was in love straight away. I zakochałem się natychmiast. But immediately I knew it wouldn't work. Ale natychmiast wiedziałem, że to nie będzie pracować. Who would want me? Kto chciałby mnie? Having never dated a Christian before. Nigdy przedtem nie będąc w jakiejś więzi z chrześcijanką. I began to investigate how it worked. Zacząłem badać, jak to pracuje. I watched a few relationship sermons online. Oglądałem kilka kazań mówiących na temat właśnie tej przyjaźni takiej między ludźmi. And I read a book that my mom gave me many years before that and finally got around to doing it. And I read the book, you say? I read a book. I czytałem książkę, którą mama mi przedtem kiedyś zaleciła. Called When God Writes Your Love Story. Pod tytułem Gdy Bóg pisze twoją historię miłości. I was excited. Byłem podniecony tym. Never did I consider that God can be a part of this process. Nigdy nie myślałem, że Bóg może być częścią tego procesu. I didn't know that God can be in charge of your relationship life. Nie zdawałem sobie sprawy, że Bóg może być odpowiedzialny za twoją więź z kimś w życiu. After dating secular girls, I knew I needed an adventist one. Będąc w różnych związkach z dziewczętami świeckimi, wiedziałem, że teraz potrzebuję adwentystki. A concept during this period of learning stood out. I pewien koncept w czasie tego okresu nauki zaczął się jakoś kształtować. And this was, be the person you're looking for is looking for. Zaczął się kształtować taki koncept, który mówi, bądź osobą, której
Poszukujesz, tak jak gdybyś sam poszukiwał. Coś takiego. Bardzo trudne do przetłumaczenia. I knew that I'd be forever unappealing to a savvy girl if I remained a pack a day smoker. Wiedziałem, że nie będę atrakcyjną osobą dla żadnej adwentystki, podczas gdy paliłem cały pakiet papierosów dziennie. I knew I had to change this whole time, but that extra incentive helped me. Ja wiedziałem cały czas, że powinienem się zmienić, ale to ta dodatkowa taka no to zachęcenie pomogło mi. I was up and down with drinking at that time. Jeśli chodzi o picie, to w tym czasie tak różnie to bywało. I knew what the Adventist Church says about drinking. Wiedziałem, co Kościół Adwentystów mówi na temat picia. But I had various interpretations about what the Bible said as well. Ale również słyszałem różne interpretacje na temat tego, co Biblia sama mówi o Biblii. So I thought, as long as I wasn't drunk, it's okay. A więc pomyślałem sobie, jeżeli tylko się nie upiłem, to jest wszystko w porządku. But that was a problem for me. I always drank too much. Ale moim problemem było to, że ja zawsze piłem za dużo. After church one day, I arrived at a friend's house for Australia Day. Pewnego dnia po kościele przybyłem do domu mojego przyjaciela. The plan was just to say hi and leave. Plan był taki, żeby po prostu powiedzieć hello i wynieść się. But I stayed for one beer. Ale pozostałem tylko na jedno piwo. It was just one beer. Tylko jedno piwo. There was nothing wrong with that. No, oczywiście w tym nie było nic złego. I had a couple of more. Potem miałem dwa więcej. And I lost track a bit, as you do when you're getting drunk. I zacząłem już teraz pamiętać, co się dzieje. The devil knew how to get me. A diabeł wiedział, w jaki sposób dobrać się do mnie. And one turned into 20. I oczywiście jeden drink się zamienił w 20. And I knew I stuffed up and I thought I might as well go all the way. I wiedziałem, że zupełnie zawaliłem sprawę i pomyślałem sobie, a to już teraz idę już na całą parę. I've already come this far. Już tak daleko zaszedłem. My friend was a Catholic, so there were photos of Jesus and Mary all around the house. Mój przyjaciel był katolikiem, a więc obrazy znajdowały się wszędzie na ścianach Jezusa i Marii. I found myself doing lines of cocaine on a table somewhere. I gdzieś tam po prostu na stole była, no, zacząłem wciągać kokainę. As I pulled those drugs down, I lifted my head. I gdy wciągałem te narkotyki, podniosłem głowę do góry. And there was a picture of Jesus staring straight into my soul. I zobaczyłem obraz Jezusa patrzącego prosto w moją duszę. Which was pretty much an instant high killer. I to powoduje natychmiastowe otrzeźwienie. I knew what I was doing was wrong. Wiedziałem, że to, co robię, jest niewłaściwe. But I put it out of my mind as I always have done. Ale odsunąłem to z mojego umysłu, tak jak zawsze to robiłem. And I just tried to have as much fun as possible. I próbowałem zabawić się jak tylko dalej można. The next day I remembered everything. Następnego dnia pamiętałem wszystko. I must have had some kind of supernatural clarity. Musiałem mieć jakąś bystrość nadnaturalną, bystrość umysłu. I've never felt more guilt. Nigdy nie czułem się bardziej winny niż wtedy. I was impressed by the Holy Spirit to make a decision. I Duch Święty spowodował, że doprowadził mnie do momentu, gdzie musiałem podjąć decyzję. It was God or the world. I oznaczało to albo Bóg, albo świat. Pick one. Wybierz jeden. It was the crossroads. Znajdujesz się teraz na skrzyżowaniu. No more fence life. Nie ma już dłużej siedzenia na płocie. I was a fake. Byłem fałszerzem. A fraud. Byłem oszukańcem. And I couldn't take it. I nie mogłem sobie już z tym poradzić. I had to make a definitive lifestyle choice. Musiałem podjąć definitywną decyzję na temat mojego stylu życia. Because that represented my belief and my faith. Ponieważ to reprezentowało moje życie i moją wiarę. And that day I chose to live the way God would want me to live. I tego dnia zdecydowałem żyć tak, jak Bóg chce, żebym żył. I was abusing God's grace. Ja nadużywałem Bożej łaski. That was 5 years ago. To było 5 lat temu. And I haven't touched alcohol since. I od tego czasu nie wziąłem alkoholu do ust. Not even one beer, not even a sip.
nawet ani jednego łyku piwa. All the devil needs is his foot in the door. Wszystko, co diabeł chce, to tylko, jak to się mówi, włożyć nogę w drzwi. And that day, all it took for me was one beer. I tego dnia wszystko, co było potrzebne, to tylko jedno piwo. From church to cocaine with one beer. Od kościoła do kokainy poprzez jedno piwo. I've lost my slide. 1 Peter 5, verse 8. I'm just going to try and find this. Zgubiłem jedno przeźrocze. To jest pierwszy list do... Pierwszy list Piotra. Ups, ja idę w złym kierunku. I don't know where that is. Oh, here we go. No, idę w złym kierunku. That's not it. I don't know. Anyway, 1 Peter 5, 8. Says, be sober and vigilant, because our adversary, the devil, wanders around seeking whom he may devour. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, 8 tekst mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. So, he has the authority to influence us if we allow him into our lives. A więc on ma upoważnienie, żeby wpłynąć na nasze życie, jeżeli pozwolimy mu na to. With certain movies we watch, music we listen to. Z pewną, przy pomocy muzyki, którą słuchamy, czy filmów, które oglądamy. Friends we surround ourselves with. Przyjaciół, z którymi kolegujemy się. Internet sites, drugs, alcohol. Przy pomocy internetu, który odwiedzamy. We have to be careful about what. Alkoholu. We have to be careful about what we expose ourselves to. Musimy być bardzo ostrożni w tym, na co się wystawiamy. A lot more has happened since then. I od tego czasu wydarzyło się wiele. Life doesn't necessarily get easier when you become a Christian. Gdy stajesz się chrześcijaninem, życie niekoniecznie staje się łatwe. In fact, things often go quite wrong. W rzeczywistości rzeczy po prostu pogarszają się bardzo. Ephesians 6:12 says. Efezjan 6 rozdział i 12 tekst mówi. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of this unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. The devil's worked full time to discourage me. Diabeł pracował na pełnych obrotach, żeby mnie zniechęcić. But though I stumbled, I didn't fall. I chociaż upadałem, potykałem się, to jednak nie upadałem zupełnie. The God-ordained relationship I was in ended. Ta przyjaźń, która niby była błogosławiona przez Boga, jednak skończyła się. And that left me to question God. I to spowodowało, że zaczynałem zadawać Bogu pytania. At the same time, my dad got cancer. Within 3 months, he was gone too. I w tym czasie również mój tato zachorował na raka i w niedługim czasie odszedł. And back I went to smoking. I wtedy zacząłem ponownie palić. Since I was 16, it was my go-to choice to deal with stress. Od wieku 16 lat to był po prostu środek, który pomagał mi w pokonywaniu stresu. The devil still had me. W dalszym ciągu diabeł był zadowolony. I chose the devil's option when life got tough. I przyjąłem to, co oferował diabeł w tym czasie, gdy życie zaczęło się robić trudne. 2 years ago was the last time I touched a cigarette. A 2 lata temu z kolei to był ostatni raz, kiedy wziąłem do ust papierosa. God is who I choose to go to when times get tough. I gdy życie staje się trudne, to zwracam się do Boga. When I'm worried and discouraged, instead of going to cigarettes, I pray. Gdy jestem zniechęcony i gdy się zaczynam martwić, idę do Boga. Prayer is our greatest weapon against the devil's favorite tool, discouragement. Modlitwa jest najlepszym narzędziem w pokonywaniu diabelskiego narzędzia, którym jest zniechęcenie. The last 2 years have been tough. 2 ostatnie lata były trudne dla mnie. 2 relationships have ended.
Dwie przyjaźnie, które miałem, rozwaliły się. And I know that's God's plan. I ja wiem, że to było planem Bożym. My dad, auntie, two grandmas have died. Mój tato, moja ciocia i dwie babcie zmarły. It's good to have some good news for a change with Chloe, my niece. I na szczęście dobrą nowiną jest to, że narodziła się Chloe, teraz moja siostrzenica. Isn't it great that we know God has a plan for our lives? Czy nie jest to wspaniałe, gdy wiemy, że Bóg ma plan w naszym życiu? And we don't have to worry. I nie musimy się martwić. Romans 8:28 says, Rzymian 8:28 mówi, and it was read out earlier before, and we know that all things work together for good to those that love God, to those who are the called according to his purpose. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. This is my dad's favorite verse. To jest ulubiony tekst mojego taty. It's got him through difficult times when my mom died when I was 4, my sister was 2. On przechodził bardzo trudny okres w swoim życiu wtedy, gdy umarła moja mama, gdy ja miałam 6 lat, a siostra miała 2 lata. He leaned on God and his faith didn't waver. On trzymał się mocno Boga i jego wiara się nie chwiała. He trusted God that would take care of our family, and God did. On wierzył, że Bóg zajmie się naszą rodziną i Bóg pomógł. My stepmom was someone who experienced similar circumstances. Moja przybrana mama była osobą, która przeszła przez podobne okoliczności. She was 6 when her mom died too. Is that miała right? 6 lat, tak, gdy mama jej umarła. So there were no eligible women around for my dad and a replacement mum for us at the time. W tym czasie nie było po prostu jakiejś odpowiedniej osoby dla mojego taty, która mogłaby zająć po prostu miejsce przy nim. God was working behind the scenes. Ale Bóg pracował jakoś, jak to się mówi, poza sceną. He has a plan for all of us, but we need to commit ourselves to him. On ma plan dla każdego z nas, ale my musimy poświęcić siebie jemu. Psalm 37 verse 5 says, commit your way to the Lord, trust in him also, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 i tekst 5 mówi, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Worry and fear affects our focus. Sometimes it's tempting to look at our circumstances and freak out. Peter did just that. Czasami patrzymy na swoje okoliczności życiowe i po prostu przenika nas strach. In Matthew 14:25-31 it says, i czytamy tutaj o Piotrze, który przechodził podobne przeżycie. Mateusz 14:35. And I've gone over time, I'm sorry. I'm just going to quickly wrap this up. Okay. So give me like 5 minutes. Matthew 14:25-31 says, shortly before dawn, Jesus went out to them walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink. Mateusz 14:25 tekst do 31. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. On rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc, Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu, o małowierny,
Czemu zwątpiłeś? This is what happens when we take our eyes off God. To się dzieje, gdy nasze oczy odwracamy od Boga. And when we begin to look at our situation around us. Gdy zaczynamy patrzeć na sytuację, w której jesteśmy. With our limited vision and understanding. Mając ograniczone zrozumienie i wizję. Fear and worry strike us. I wtedy strach i obawy zaczynają uderzać w nas. Nothing is too hard for God to fix. Ale musimy wierzyć, że nic nie ma zbyt trudnego, czego Bóg nie mógłby naprawić. Don't worry that it's been a week or a month or a year. Nie martwcie się, czy to był rok, czy miesiąc, czy dzień, miesiąc, rok. Everyone who has been blessed by God has had to wait. Każdy, kto był błogosławiony przez Boga, musiał czekać. My dad was a godly man and people have left God for less. Mój tato był człowiekiem Bożym, a niektórzy odchodzili od Boga nawet z o wiele mniejszych powodów. He trusted God despite the winds and the waves for that season. I on ufał Bogu pomimo tej zawieruchy, w której się znalazł. God blessed him with someone who has never had children. Bóg pobłogosławił go kimś, kto nigdy nie miał dzieci. No baggage from previous relationships. A więc osoba ta nie miała żadnego bagażu ciągniętego za sobą z poprzedniego jakiegoś związku. Polish good looks. Polski ładny, dobry wygląd. And fit. I wszystko pasowało. And God was number one in her life. I Bóg był pierwszą osobą w jej życiu. No one in the world would be more qualified to be a great wife and mom as my mom right here. Nikt bardziej w życiu nie byłby bardziej nadający się do tej roli jak moja mama. God's blessed me in so many ways. Bóg błogosławił mnie na tak wiele sposobów. I see his hand in my life. Widzę jego rękę w swoim życiu. And I know as hard as it is, I don't have to worry. I nawet tak trudno jak jest, to wiem, że nie muszę się martwić. What a blessing that is. Co za błogosławieństwo. God's in control, I've given him everything. Bóg jest w sytuacji, w której kontroluje wszystko. I can say with absolute certainty. I mogę z całkowitą pewnością powiedzieć, that this is better than anything. Że to jest lepsze niż cokolwiek innego. If you're thinking of leaving God and the church, think again. Jeżeli myślisz o opuszczeniu Boga i Kościoła, pomyśl jeszcze raz. Nothing will fulfill you, than a relationship with him. Nic nie wypełni twojego życia tak jak więź i współżycie z nim. The world is a trick. Świat otaczający nas jest wielkim trikiem, fałszerstwem. The devil's done an excellent job appealing to our passions and desires. I diabeł robi doskonałą robotę, gdy próbuje dotrzeć do naszych uczuć. I choose to live like this because God knows what is good for us and what isn't. Bóg wie, co jest dobre dla nas i co nie jest dobre dla nas. I dlatego ja chcę żyć tak, jak On chce. I wish I knew what I know now. Dobrze byłoby, gdybym wiedział to, co wiem teraz, wtedy. Before I left God and made a million mistakes. Zanim opuściłem Boga i popełniłem miliony błędów. Sometimes intentionally. Czasami zupełnie świadomie. Fueled along the way by many reasons. Po drodze dodawało się wiele różnych powodów do tego. I wish I didn't waste 10 years of my life. Życzyłbym sobie, żebym nie zmarnował 10 lat swojego życia. I wish I wasn't an idiot and didn't have to learn the hard way. I dobrze byłoby, żebym nie był takim idiotą, jakim byłem i nie musiałem się uczyć, jak to się mówi, na błędach. If you're in similar circumstances, don't leave God. He loves you. Jeżeli znajdujecie się w podobnych okolicznościach, nie opuszczajcie Boga. On was kocha. He has nothing to do with that unloving church member. On nie ma nic wspólnego z tym niekochającym członkiem kościoła. Or parent, or friend. Albo rodzicem, albo przyjacielem. The church is the ultimate threat to his kingdom. The church. The church is the ultimate threat to his kingdom.
Kościół jest najwyższym niebezpieczeństwem dla jego królestwa. To the devil's kingdom. To the devil's kingdom. Okay. Kościół jest największym niebezpieczeństwem dla królestwa diabła. We church members can cultivate growth by encouraging. My jako członkowie kościoła możemy kultywować wzrost przez zachęcenie. Let's be lovers of sinners, like Jesus was. Bądźmy kochającymi grzeszników, tak jak Jezus. Let the Holy Spirit do the work of judgment and conviction. A niech Duch Święty robi pracę osądzania i przekonywania. Seek God first. Szukajmy Boga najpierw. That's the first thing we need to worry about. To jest pierwsza rzecz, o którą powinniśmy zadbać. Matthew 25, verse 33 says, "Seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Mateusz 25:33 mówi: "Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a te wszystkie rzeczy będą wam przydane." Once we do this, we don't have to worry. He's in charge. Jeżeli uczynimy to, to nie mamy się o co martwić. Bóg jest przy sterze. God knows what we need. Bóg wie, czego potrzebujemy. His love for us is deeper than the oceans. Jego miłość do nas jest głębsza niż ocean. Wider than the seas. I szersza niż morza. He wants to bless us and challenge us. On chce nas błogosławić, chce rzucić nam wyzwanie w naszym życiu. And love us and give us hope. I kochać nas i dać nam nadzieję. And peace and joy and purpose. I pokój i nadzieję i cel w życiu. He takes our anxieties and fears away. On zabiera z naszego życia wiele obaw i lęków. He gives us power. Daje nam moc. He'll make us the head, not the tail. Uczyni nas głową, a nie ogonem. You can't find that or anything even close to that outside of a relationship with him. I tego wszystkiego nie możemy nigdzie, albo nawet małe prawdopodobieństwo istnieje, że coś podobnego istnieje poza relacją z Nim. No matter how much money, drugs, women you have. Bez względu na to, ile macie pieniędzy, kobiet, narkotyków, wszystkiego. Anything outside of God is pointless. Wszystko poza Bogiem nie ma celu. I challenge you all as we come to an end of a year and the start of another one. I teraz, gdy dochodzimy do końca roku i rozpoczynamy nowy rok, rzucam wam pewne wyzwanie. Choose not to worry about your life. Wybierzcie drogę nie martwienia się o swoje życie. I'm sorry I haven't included a Christmas message. So let me say this. Merry Christmas. Chociaż nie przekazałem wam żadnego życzenia Christmasowego, to teraz mówię wesołych świąt, jeśli obchodzicie wesołe święta. Listen to Jesus and do what he says. Słuchajcie Jezusa i róbcie to, co on mówi. I challenge you to encourage and affirm one another. Zachęcam was, żebyście zachęcali i wspierali innych. It's a season for giving, so give someone an encouraging word and care about someone's relationship with God. Jest to okres, w którym okres dawania, a więc podajmy komuś dobrą radę czy zachęcenie. Let's support each other. Wspierajmy jeden drugiego. And help one another grow in a relationship with him. I pozwólmy i pomóżmy jeden drugiemu wzrastać w więzi z Chrystusem. And choose not to worry. I postanówcie sobie nie martwić się. This is last verse. I teraz już ostatni tekst. Proverbs 31 verse 25 says. Przypowieści 31 i 25 tekst. She's clothed with strength and dignity, she can laugh at the days to come. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. We should all aspire to have this attitude. Zawsze powinniśmy mieć taką właśnie postawę. She knows she has nothing to worry about. Ona wie, że nie musi się o nic martwić. She knows God is with her and will provide all her needs. Bóg wie, że jest, ona wie, że Bóg jest z nią i zabezpieczy wszystkie jej potrzeby. Such is life when he is with us. I tak wygląda życie, gdy on jest z nami. If we choose to seek first the kingdom of God. Jeżeli najpierw postanowimy szukać Królestwa Bożego. So, don't worry, God's in control.
A więc nie martwmy się, Bóg kontroluje życie. Happy Sabbath. Sorry I went so miłego sabatu, przepraszam, że tak długo przeciągnąłem.